Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 32? Mamy tu opisaną sprawę powrotu Jakuba do Kanaanu. Środki, jakie podejmuje Jakub, by przejednać swego brata Ezawa. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Tak znajdujemy zapisane Słowo Boże w pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział. Mimo wszystkich upadków Jakuba, łaska Boża wciąż mu towarzyszy. Bóg miłuje niezmienną miłością. Gdy miłuje kogoś, to do ostatka. Jego miłość odpowiada jego naturze, gdyż, jak wiemy, jest on ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak informuje nas list do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Jakże znikomy wpływ wywarł obóz Boży na Jakuba. Czytamy o tym w 1 Mojżeszowej 32:2. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom. Najwidoczniej czuł się niepewnie na samą myśl o spotkaniu ze swoim bratem i to nie bez przyczyny. Bardzo źle obszedł się ze swym bratem Ezawem i jego sumienie słusznie było zaniepokojone. Zamiast rzucić się bezwzględnie w mocne ramiona Boże, również i tym razem wolał sięgnąć po swoje środki, aby odwrócić gniew Ezawa. Obmyśla sprytne plany, próbuje załagodzić Ezawa, zamiast oprzeć się na Bogu i prosić o jego niezawodną pomoc. I dał im takie polecenie. Tak powiecie panu mojemu Ezawowi. To mówi sługa twój Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. Tak mówi Słowo Boże zapisane pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, werset 4. Słowa te odsłaniają stan duszy, która daleko jest od tego, aby mieć Boga jako swoje centrum, wokół którego skupiają się wszystkie jej myśli i życzenia. Mój Pan i sługa twój to nie słowa brata do brata, ani też słowa męża, który urzeczywistnia godność, jaką nadał mu Bóg. To mowa Jakuba dręczonego wyrzutami sumienia. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył, bo tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, wersety 6-7. Co zrobi teraz Jakub? Czy rzuci się wreszcie w ręce Boże? Nie. Jakub zaczyna podejmować środki zapobiegawcze i przygotowywać się na spotkanie brata. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Tak czytamy w wersecie 7 i 8 rozdziału 32. Pierwszą myślą i ucieczką Jakuba był zawsze jego plan. Rozpoznajemy w tym dokładne odzwierciedlenie ludzkiego serca. Co prawda, po obmyśleniu swego planu, Jakub zwraca się do Pana i błaga go, by raczył wyratować go z ręki Ezawa, ale ledwie skończył się modlić, a już wrócił do wydawania rozporządzeń.
Nie można modlić się jednocześnie i obmyślać plany. Gdy zajmuję się planem, to w mniejszym lub większym stopniu pokładam w nim swoje zaufanie. Natomiast gdy się modlę, powinienem całkowicie opierać się na Bogu. Modlitwa jest przecież wyrazem zależności od Boga. Nie da się pogodzić jednego z drugim. Gdy w centrum pola widzisz, że stoisz ty, gdy w centrum pola widzenia stoję ja, moje plany i moje mądre przedsięwzięcia, wcale nie jestem przygotowany na to, by w milczeniu i z podziwem przyglądać się działaniu Boga w mojej sprawie. Wtedy też modlitwa nie jest szczerym wyrazem mojej prośby, lecz raczej zwykłym punktem programu, który myślę, że muszę spełnić. Istnieje jeszcze druga możliwość, że zwracam się do Boga z prośbą, by udzielił aprobaty dla moich planów. Bóg nie chce, abym go prosił, by uznał moje środki i obmyślone przeze mnie plany, lecz pragnie, abym wszystko oddał w jego ręce, aby sam mógł wszystkiego dla mnie dokonać. Gdy wiara odstępuje Bogu pole działania, z całą pewnością ujrzy, jak On zastosuje swoje własne, doskonałe środki, by przyjść nam z pomocą, a jest to coś zupełnie innego niż Jego akceptacja i błogosławieństwo dla naszych własnych planów i rozporządzeń, niewiary i niecierpliwości. Chociaż Jakub pomodlił się do Boga, aby uwolnił go z ręki jego brata, najwidoczniej nie było to w stanie go uspokoić, bo postanowił spróbować przejednać Ezawa przez dar. Tak czytamy w rozdziale 32 pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersecie 13. Ufność pokładał w podarunku, nie zaś jedynie w Bogu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Tak przecież uczy nas Słowo Boże w Księdze Jeremiasza 17, rozdział 9, werset. Niejednokrotnie nam samym ciężko jest dojść do tego, co stanowi właściwą podstawę naszego zaufania. Uroimy sobie lub co najmniej próbujemy sobie wmówić, że Bóg jest naszym oparciem, podczas gdy w rzeczywistości pokładamy zaufanie w opracowanej przez siebie metodzie. Czy potrafimy wyobrazić sobie, że Jakub dosłownie w chwilę po swej żarliwej modlitwie wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, mógł powiedzieć, zjednam go sobie darem? Tak jest przecież opisane w pierwszej Mojżeszowej 32:20. Czy Jakub zdążył już zapomnieć o swojej modlitwie? Czy chciał z daru uczynić swego Boga? Czy bardziej ufał działaniu trzody niż Bogu, którego ręką dopiero co się powierzył? Takie i tym podobne pytania rodzą się, gdy przyglądamy się zachowaniu Jakuba w tej sytuacji. Niemniej jednak wystarczy, abyśmy wejrzeli w swe własne serca, a z łatwością otrzymamy na nie odpowiedź. W tym niezawodnym zwierciadle rozpoznajemy, że o wiele łatwiej przychodzi nam polegać na naszej własnej mądrości niż na Bogu. Prędzej czy później musimy poznać, że wszelkie nasze najmądrzejsze osiągnięcia są głupotą i że prawdziwa mądrość polega na całkowitym złożeniu zaufania w samym Bogu. Niestety, zbyt często jesteśmy zadowoleni z samych siebie. Gdy po skrupulatnym obmyśleniu naszych planów udało nam się wybłagać od Boga błogosławieństwo, wybłagać Boga o błogosławieństwo, jeśli tak jest, to nasze modlitwy są niewiele więcej warte niż nasze plany, ponieważ opieramy się bardziej na nich niż na Bogu. Musimy naprawdę skończyć ze wszystkim, co pochodzi z własnego ja, zanim Bóg będzie mógł się nam objawić, i musimy wiedzieć, że nie będziemy w stanie zrezygnować z naszej własnej rzekomej mądrości, dopóki nie skończymy z samymi sobą.
Musimy zrozumieć wreszcie, że wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Tak przecież uczy nas Księga Izajasza, rozdział 40, werset 6. Jakub w Peniel i jego walka z Bogiem. Po tym, gdy Jakub dokończył wydawania swych mądrych rozporządzeń, zauważamy, że Jakub jest w Peniel i że tam odbywa się walka z Bogiem. Po tym, gdy Jakub dokończył wydawania swych mądrych rozporządzeń, czytamy: Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż do wzejścia zorzy. To jest pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział, 24 werset. Dochodzimy do punktu zwrotnego w życiu tego godnego uwagi męża. Pozostać sam na sam z Bogiem to jedyna droga, by dojść do właściwego poznania nas samych i ścieżek, którymi kroczymy. Aby dostrzec prawdziwą wartość naszej natury i wszelkich pochodzących z niej przemyśleń, działań i czynów, musimy położyć je na szali wagi świętości Bożej. To doprawdy nieważne, co my sami myślimy o sobie lub co myślą o nas inni ludzie. Najważniejsze jest to, co Bóg o nas myśli, a żeby się o tym dowiedzieć, musimy pozostać sam na sam z Bogiem, z dala od świata, z dala od własnego ja, z dala od wszystkich przemyśleń, opinii i urojeń ludzkiej natury. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż. Zauważmy, że nie jest tu napisane: Jakub mocował się z pewnym mężem, lecz mocował się z nim pewien mąż. Wydarzenie to częstokroć wykładano jako obraz mocy, z jaką modlił się Jakub. Że jest to błędny wykład, dowodzi kolejność słów w powyższym zdaniu. To decydująca różnica, czy ja walczę z kimś, czy może jednak ktoś walczy ze mną. Gdy ja walczę z kimś, najwyraźniej chcę coś od niego. W przeciwnym razie mój przeciwnik chce coś ode mnie. W tym przypadku Bóg walczył z Jakubem, aby dać mu odczuć, jakże nędznym, słabym był człowiekiem. A gdy Jakub z całą mocą swej ludzkiej natury sprzeciwiał się Bogu w osiągnięciu tego koniecznego celu, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. Tak czytamy w 25 wersecie 32 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Ciało musi nosić na sobie piętno śmierci. Musimy zrozumieć wymiar i znaczenie krzyża Chrystusa, zanim będziemy umieli wieść szczęśliwe życie w społeczności z Bogiem. Dotychczas poznaliśmy już wiele cech charakteru Jakuba. Widzieliśmy, jak podczas całego długiego, bo trwającego aż 21 lat pobytu u Labana, obmyśla i obraca swe plany w czyn, ale dopiero gdy zostaje sam na sam z Bogiem, dowiaduje się po raz pierwszy, jakże słaby i bezradny jest sam w sobie. Dopiero wtedy, gdy Bóg dotknął się siedziby jego naturalnej siły, może powiedzieć: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Tak czytamy w 26 wersecie 32 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Tym samym zaczyna się zupełnie inny etap w historii Jakuba. Dotychczas zatrzymał się na etapie, gdy trzymał się kurczowo swych własnych metod. Teraz jednak Bóg dochodzi z nim do punktu, w którym może powiedzieć: nie puszczę cię. Zwróćmy uwagę na to, że słowa te wypowiada jednak dopiero wtedy, gdy jego staw biodrowy został zwichnięty. Ten fakt daje nam do ręki klucz do zrozumienia tej całej sytuacji. Bóg walczył z Jakubem, aby doprowadzić go do tego momentu. Co się zaś tyczy mocy Jakubowej modlitwy, to widzieliśmy już, że
Już w chwilę po jej wypowiedzeniu zdradził tajemnicę źródła swego zaufania w słowach: przejednam go darem. Czy mógłby powiedzieć coś podobnego, gdyby pojął rzeczywiście prawdziwą moc modlitwy i autentyczną zależność od Boga? Musimy skrupulatnie rozróżniać pomiędzy tym, czym jest Bóg, a czym jest człowiek. Umiejętność tę ma każda dusza, która poznała świętą realność życia z wiary. Następnym punktem w tym rozdziale jest zmiana imienia. Jakub ma zmienione imię na Izraela. Jakże często zawodzimy jednak w tym punkcie. Nierzadko kryjemy wielką niewiarę pod pozornie pobożnym pretekstem, że sięgamy jedynie po środki, o których jesteśmy przekonani, że Bóg by je pobłogosławił, podczas gdy w rzeczywistości wykluczamy Boga, pokładając ufność jedynie w stojących nam do dyspozycji środkach. Oby nasze serca zechciały wreszcie rozpoznać przewrotność takiego postępowania. Oby chciały nauczyć się z większą prostotą spoglądać jedynie ku Bogu. Aby nasze życie więcej było nacechowane tą świętą godnością, która unosi nas ponad okoliczności, przez które musimy przechodzić. To doprawdy nie jest łatwe, aby do reszty i ostatecznie zerwać po prostu w każdej formie z tego typu zachowaniem. To doprawdy nie jest łatwe, by do reszty i ostatecznie zerwać z zaufaniem w samym sobie, w ciele, w każdej formie, by móc powiedzieć: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Powiedzieć te słowa szczerze i z głębi serca oraz pozostać w mocy tych słów, to jest tajemnica prawdziwej siły. Jakub mógł tak powiedzieć dopiero wtedy, gdy jego staw biodrowy został zwichnięty, nie przedtem. Długo walczył, aż wreszcie skapitulował. Długo, bo zaufanie, jakie pokładał w ciele, było wielkie. Bóg potrafi nawet w najtwardszy charakter upokorzyć i poniżyć w prochu. On wie, jak dotknąć się źródła pochodzącej z natury siły i zadać jej śmiertelny cios. Zanim tak się stanie, nie ma mowy o prawdziwej mocy przed człowiekiem i Bogiem. Musimy być słabi, zanim się wzmocnimy. Moc Chrystusowa może zamieszkać w nas jedynie w powiązaniu z poznaniem naszej własnej słabości. Chrystus nigdy nie udzieli aprobaty sile ludzkiej natury i jej mądrości. Ciało nie może służyć za podstawę objawienia łaski i mocy Chrystusowej, ponieważ zatem manifestacja chwały Bożej powiązana jest ściśle z całkowitym odsunięciem nieużytecznej, upadłej natury człowieka. Dusza nie potrafi się nią radować, dopóki nie nastąpi to wyłącznie jej, tej natury, z wszelkiej aktywności. Dusza nie potrafi się nią radować, dopóki nie nastąpi to wyłączenie jej, tej natury, z wszelkiej aktywności. Chociaż Bóg wezwał Jakuba do wypowiedzenia swego imienia i przyznania się do niego, i przyznania się do tego, że jest Jakubem, czyli oszustem, sam nie objawił mu imienia tego, który z nim walczył i go tak boleśnie pokonał. Jakub otrzymał nowe imię Izrael, czyli bojownik Boży lub ten, który walczył z Bogiem, ale gdy prosi: powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje, otrzymuje odpowiedź: dlaczego pytasz o imię moje? Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 32, werset 29. Pan Bóg wzbrania się wyjawić mu swoje imię, chociaż Jakub poznał już prawdę o sobie samym i otrzymał błogosławieństwo. Ileż podobnych przypadków zna kronika rodziny Bożej. Jakże
Nasze ja zostaje obnażone w całej jego brzydocie, ale nie potrafimy zajść tak daleko, by rozpoznać, kim jest Bóg. Chociaż jest tak blisko i tak obficie nam błogosławi, gdy tylko staw biodrowy Jakuba został zwichnięty, Jakub otrzymał nowe imię Izrael. W ten sposób poznał i uznał, że jest słabym człowiekiem. Pomimo to Pan Bóg musiał zwrócić się do niego z pytaniem: dlaczego pytasz o imię moje? I nie zdradził mu imienia tego, który ujawnił prawdziwe imię i stan Jakuba. To poucza nas, że zostać pobłogosławionym przez Boga to jeszcze zupełnie coś innego niż otrzymać objawienie jego charakteru. I tam mu błogosławił. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, 29 werset. Ale nie wyjawił mu swego imienia. Poznanie samego siebie zawsze wiąże się z błogosławieństwem, gdyż przez to wkraczamy na drogę, na której klarowniej niż dotychczas jesteśmy w stanie rozpoznać, czym Bóg jest dla nas w najdrobniejszych szczegółach. Tak było u Jakuba. Gdy tylko jego staw biodrowy został zwichnięty, znalazł się w stanie, w którym jedynie Bóg mógł stać się całkowitym i wystarczającym oparciem. Utykający mężczyzna nie może wiele zdziałać, dlatego nie pozostało mu nic innego, jak tylko uchwycić się tego Boga, który jest wszechmocny. Zanim zakończę rozważanie tego 32 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, chciałbym jeszcze zauważyć, że Księga Hioba w pewnej mierze zawiera wyjaśnienie dla tego etapu historii Jakuba, którą się właśnie zajmowałem. W pierwszych 31 rozdziałach Hiob kłócił się ze swoimi przyjaciółmi i uparcie obstawał przy swoich argumentach, którymi się bronił. W rozdziale 32 Bóg przez Elihu zaczyna walczyć z Jobem, a w 38 rozdziale bezpośrednio się go dotknął w całym majestacie swojej mocy i przemógł objawieniem swojej wielkości i chwały. Wtedy Hiob wypowiada te znane słowa: tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Księga Joba, 42 rozdział, 5 i 6 werset. Bóg dotknął jego stawu biodrowego. Zwróćmy uwagę na wyrażenie: moje oko ujrzało cię. Hiob nie mówi: widzę siebie, lecz ujrzałem ciebie. Jedynie spojrzenie na to, kim jest Bóg, prowadzi do prawdziwej pokuty i odstręczenia naszego własnego ja. Tak będzie również z ludem izraelskim, którego historia jest bardzo pokrewna z dziejami Hioba. Gdy spojrzą na tego, którego przebili, będą biadać, jak czytamy w księdze Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. I wtedy Bóg obdarzy ich błogosławieństwem i dokona ich dogłębnej duchowej odnowy.